Jesteśmy w Makarskiej, w centrum miasta. Zbliżamy się do deptaka Mariny. Kto był, to widział. Wejście do Mariny wygląda tak. Trzeba przyznać, że bardzo przyjemnie. Daje urok. Zaraz pójdziemy na deptak. Pokażę wam wszystko. Policja jechała. Uśmiechnęli się. Pełna swoboda. Dobrze, że teraz przyjechali policjanci, bo chcę sobie przejść na drugą stronę, a do przejścia jest trochę dalej. Tak jeszcze jeżdżą samochody, stare Volkswageny na granicy. Na drogach Chorwacji. Dużo łodzi. Połączenie morza z górami. Bardzo przyjemne powietrze. Kto by powiedział, że we wrześniu tak jest. Tu zaraz na wejściu do Mariny to stacja benzynowa jest dla łodzi. Jakby nie powiedzieć, inna znana stacja benzynowa w Chorwacji. Dystrybutory są. Można tankować. Jeździć. A chciałbym wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy benzyna na stacjach CPN-u kosztuje 10,50. Z autostrady jak zjedziemy 10,20, nawet 10,15 można spotkać. Oczywiście w porcie. Już jest godzina 16. Przypłynęły łodzie rybackie. A przede wszystkim, jak za chwilę wam pokażę, stoi słynny statek makarski Jadrdan, gdzie wypływa codziennie na wyspę Chwar do Jelcy i na wyspę do następną, do miasteczka Bol. Tam po drugiej stronie są restauracje. To w następnym odcinku wam pokażę. Restauracyjki, kafejki przy ulicy. Ale na razie pokażę wam nabrzeże. Morze to mnie zadziwia. Kolor morza to jak wiecie. Nie do opisania. Kolor niebieski, turkusowy. Sami ocencie. A tam dalej to chyba jakiś stoi wojskowy sprzęt numer 82. No ale powróćmy do deptaka. Ludzi jak na ten okres czasu, wrzesień,
jest niespełna bardzo mało. Bo jak już wspomniałem w poprzednim filmie, dużo turystów z Austrii, z Niemiec wróciło do domu. Dzieci poszły do szkoły. A teraz jest okazja przyjechać i naprawdę odpocząć. A jest bardzo przyjemnie. Karski Jadrdan, który zapraszam Was znowu na wycieczkę na wyspę. Jeszcze nie pokazałem poprzednią wycieczkę z ubiegłego roku, a już szykuje mi się następna. Powrót. Jeszcze raz płynąć tym statkiem. Ceny w kunach na statku to są takie. Dobry dan. Preferują piwo karlowacko na promie. Jest bardzo przyjemnie. Ludzie spacerują sobie, bo chyba jest jedyny okres, gdzie nie ma tłoku. A wiecie o tym, że Makarska jest rzeczywiście oblegana przez turystów. W ubiegłym roku kosztowało to 70 kun. Przejażdżka pół godziny. W tej chwili nie wiem, jak to jest, ale w tym roku. Ale jak zdarzało, to może z 10 kun więcej, no bo wiadomo, że w tym roku wszystko poszło do góry. No i oczywiście kolejka już się mała ustawia. Chętni na następny rejs. Dobry dan. Kolik to stat, ta łódź podwodna? 75 kun od osoby. 75 kun od osoby. Tak, pół godziny. A ja i pół godziny. Tak. Dobrze. Wieczorem do Was. Wieczorem nie będę. Nie. A o której godzinie? Jutro z rana? Pierwszy. Od 10. Fajnie. A tu piszę nawet z boku. 10:10. No, na pewno przyjdę. Dobrze. Bo dzisiaj dopiero przyjechałem. Także miłego dnia. Do widzenia. No, jak słyszeliście, nie zdążyło dużo, jak mówiłem. 75 kun. Teraz już jest trochę za późno. Ale kazała mi przyjść pani miła jutro godziny 10. No atrakcja, ja uważam, że dla może małych dzieci. A woda jak wygląda? Makarskiej? Jaka czysta? Widzicie.
Smini kako ih je puno, gledaj. Da? Je smini? Da. Ovdje je skroz do toga. Rybki widać nawet. I to jest dość dużo tych rybek. Nie wiem, jakie to rybki. Żywe rybki w wodzie. Brawo! I co? Mam jeszcze mogę powiedzieć? Piękna sprawa. Przyjeżdżać i odpoczywać. Pomnik. Pomnik turystów. A może turystki. Bo jak przysłowie mówi, Chorwat poznał turystkę i ją oprowadza po porcie. Pokazuje jej, jaka piękna jest Makarska. Cycuszek ma taki trochę na wierzchu pokazane, ale to nie jest to, bo podobno jest taka prawda, że jak podejdziesz i pogłaskasz cycuszka tak ładnie, to ponoć wrócisz z powrotem. To wrócisz z powrotem do Makarskiej, do Chorwacji odwiedzić. Dlatego ten cycuszek jest, jak widzicie, przez wszystkich turystów dotykany, a wręcz wypolerowany. Każdy przychodzi i dotyka. Dotyka. Ma jedyną okazję, żeby na żywo dotknąć na ulicy. Takie cudo. Turysta z walizką. Turystka z walizką. A młody Chorwat, który się zakochał w dziewczynie, oprowadza ją po porcie. Marina. Tu babcie jak siedziały, obserwowały, jak się uśmiechały, że ja dotykałem biustu. Takie zadowolone, jak nie wiem. Mówi, jakiś chyba zboczeniec przyszedł i głaska. Ale nie, to wszyscy przyjeżdżają i to jest taki u nich zwyczaj, że rzeczywiście każdy kieruje się w tym kierunku. To wszystko. Numer 82. Chorwacki. Stoi w porcie. Przepłynął do portu. No dość duży. Widać, coś tam chyba zabiera pod pokład. Właz podniesiony do góry. Opuszcza się. Na holu jest. Podejrzymy go jeszcze z boku, jak wygląda, a ja bardzo lubię. Zobaczymy, nawet żołnierz jest tam w środku. Pokażę jeszcze, bo się nie patrzy. W inną stronę patrzy, się stoi tam żołnierz. Jeszcze raz. Ciekawe, jaką misją był. Jestem tutaj już kilka razy. Pierwszy raz widzę, żeby wojskowy stateczek przypłynął
do Makarskiej. A no jest jakaś sensacja. Tam jest wejście do miasta. Następnym razem wam pokażę, jak wyglądają uliczki wąskie w centrum Makarskiej. A dzisiaj, jak powiedziałem, to pokażę wam jednej i drugiej połowy portu w Makarskiej. Turystów jest bardzo dużo, jak słyszycie, w różnych językach. Niemieckim, czeskim, słowackim. Ale nie omieszkam, że co trzeci, co czwarty to jest Polak. Polacy przyjeżdżają do Chorwacji. Gdzieś ostatnio bardzo polubili Chorwację. A przecież w Chorwacji zaczynają ceny iść naprawdę powoli, jak wszędzie, do góry. W przyszłym roku, od nowego roku, Chorwacja wprowadza euro, walutę. I jak wszyscy tutaj zapowiadają, dzisiaj nawet to usłyszałem, że ceny pójdą do góry. Oby nie do góry, bardzo wysoko, bo naprawdę wystraszą Polaków. A zauważyłem, że naprawdę podnoszą powolutku ceny. Oby nie było tak, jak wiecie, ze Słowacją. Na Słowację też wszyscy przyjeżdżali. Pardon. I dlatego się boję, że może to się stać z Chorwacją. Oby tak nie było. No ale trzeba przyznać, że nie tylko jest Chorwacja w Europie. Bo może nie wiecie o tym, ale Polacy zaczęli jeździć bardzo do bardziej na południe, do Albanii. Do Kotoru. A tu jest blisko. Do Bośni. Też są piękne miejscowości. Tylko tak się utarło. Gdzie jedziesz? Do Chorwacji. No trzeba przyznać, że Chorwacja ma swój urok. Trzeba przyznać, że ma urok. Znam niektóre osoby, że jeździły bez przerwy do Grecji. Ale jak pierwszy raz przyjechały do Chorwacji, momentalnie zmienili myślenie. Tak by to powiedzieć. Że przyjeżdżają co rok do Chorwacji. I to nie tylko do Makarskiej, tylko bardziej na południe. Niedaleko Dubrownika. Tu Czepi. A znam, że jeżdżą aż do Rebicia. Nawet znam znajomych. Pozdrawiam moich bliskich znajomych z Gliwic. Pozdrawiam Sławka, Ewelinę, którzy się już naprawdę zachłysnęli Chorwacją. Bardzo, że jak zauważyłem, co roku nie widzą innego państwa jak Chorwacja. Ano tak jest. Pozdrawiam z Gliwic Ewelinę i Sławka. Ale tak jest. Jeden, jak to się mówi, lubi blondynki,
a drugi szatynki. Ich wybór. A tu chodzi o to, żeby odpocząć. A niestety, jak jedziemy na nasze morze, co się będziemy oszukiwać? Ceny są okropne. Nie muszę mówić, ale piszę wszędzie. W tych różnych internetach, że rzeczywiście na naszym morzu ceny oszalały. A po co? Jak można sobie też przyjechać do Chorwacji i naprawdę odpocząć? A są tacy, co już zrezygnowali z polskiego morza. Są już nie 2 tygodnie w Chorwacji, ale i miesiąc sobie przedłużają kosztem tego, żeby nie jechać na polskie morze. Bo suma summarum i już słychać polską mowę, Polacy są. Jak wam mówiłem przed chwilą. No i wracając do tematu, przedłużają sobie albo wyjeżdżają na miesiąc do Chorwacji, bo i taniej im wyniesie. Bo przyjechać z Chorwacji i za miesiąc jechać nad morze, ciągnąć na przykład ze Śląska 800 km i z powrotem, no to bardzo prosty rachunek. Proszę sobie przeliczyć. A przed chwilą wspomniałem, jakie mamy czyste morze. No takie mamy morze. Nie ma tutaj butelek plastikowych, papieru. Rybki pływają w morzu. Widać je, jak widzicie. Ja nie wiem, jak to można. Można, można. Nie wspominając naszą Odrę. Wiecie, co mam na myśli. A jak wygląda z daleka port? Proszę zobaczyć. To jest Marina Deptak, a dalej mamy góry. Góry. Klimat górski nadaje też jakiś tam. Morski nadaje jakiś tam klimat. Połączenie tego klimatu górskim z morskim. Jod z morza, jod z gór. To się razem sumuje. I rzeczywiście. Ale to tak ino mówię w nawiasie. Powiem wam, że Chorwaci Makarskiej, jak się tutaj dowiedziałem od jednego Chorwata, który mieszka tu kilka lat, dość długo żyją. 90-100 lat to tu jest norma. A dlaczego? No to sami możecie sobie to, na to pytanie odpowiedzieć. Parking jest, jak się przyjeżdża do Makarskiej. Parking, jeden z tańszych parkingów, gdzie nie płaci się duże pieniądze, bo w centrum miasta wołają 10-12 kun za godzinę, a tutaj to chyba 5 kun. A nieraz jak się stanie, to się stoi 2-3 godziny i nikt nie przyjdzie i się nie zapłaci. Ale to tak na marginesie. Mogę wam tylko powiedzieć, że w centrum miasta to
parking 10 kron kosztuje. A w centrum miasta za kościołem 200 metrów 5 czy 6 kron kosztuje na godzinę. Nie rozumiem tych cen. Myślałem, że w mieście są jednakowe ceny parkingów. Tutaj mamy hotel. Dużo Niemców przyjeżdża tutaj do tego hotelu. Cały sezon. We wrześniu dziadki przyjeżdżają. Bardzo są widoczni wszędzie, gdzie mają bardzo bliską plażę, gdzie ja korzystam z niej bardzo często, bo lubię tutaj przychodzić, bo trochę jest z dala od centrum miasta. Słyszycie, polski język. Bardzo jej się podoba tutaj. Z podsłuchu. I tutaj często przychodzę z dala od miasta na plażę, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie. Może mało kto wie o tej plaży, ale ta plaża tu się znajduje. No nie wszystkim się chce tutaj przychodzić.